Anna Sańczuk i Maciej Ulewicz, czyli Kultura do Kwadratu. Witamy na festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi. No i dzisiaj na tym festiwalu chcieliśmy rozpocząć nowy cykl. Na tym festiwalu jest cykl i Bóg stworzył aktora, a dzisiaj chcieliśmy otworzyć ten nowy cykl i Bóg stworzył dyrektoressę Grażynę Torbicką. Witamy Panią bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że taka inspiracja z naszego festiwalu wypłynęła. Absolutnie tak. Myślę, że nie jedna. A naszą gościnią jest oczywiście dziennikarka, ekspertka od kina, tak by się chciało powiedzieć. Autorka pamiętnego programu Kocham Kino. Wiele osób ciągle ma przed oczami te spotkania wokół filmów. Członkini Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESI, chyba dobrze wymawiam to tę nazwę. Tak, albo FIPRESI, albo FIPRESI, jest wszystko dobrze. I co najważniejsze, współtwórczyni i dyrektorka artystyczna od 2007 roku festiwalu, na którym jesteśmy, BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu. Pani Grażyno, i właśnie jutro gala zamknięcia festiwalu, chcieliśmy wykorzystać ten moment i zapytać się, jak to się wszystko zaczęło, czyli sięgnąć do początków, do pomysłu i do tego, jak pani wymyśliła ten festiwal. 2007 rok to już była pierwsza edycja, więc to był 2006 rok, kiedy grupa osób z Kazimierza Dolnego zwróciła się do mnie z pytaniem, czy nie zechciałabym reaktywować festiwalu filmowego, który odbywał się tutaj kiedyś, nazywał się Lato Filmów. Ja oczywiście to Lato Filmów doskonale pamiętałam, bo jako dziennikarka, właśnie osoba, która robiła program Kocham Kino, wielokrotnie byłam na tym Lecie Filmów i relacjonowałam dla Dwójki to, co się tu działo. To był taki moment, kiedy ja, no już przez wiele lat wtedy robiłam magazyn filmowy Kocham Kino. Byłam też po już wielu latach współpracy z festiwalem filmowym w Taorminie. Na Sycylii. Tak, wiemy. Również po dwóch latach współpracy w zespole festiwalu filmowego w Wenecji. I pomyślałam, że może to jest rzeczywiście dobry moment, żeby te doświadczenia, które tam zdobyłam, tak, oraz jako pracując jako dziennikarka filmowa, wykorzystać do stworzenia takiego wydarzenia jak festiwal filmowy. Że to może mi jednak dawać prawo do tego, żebym miała odwagę podjąć się tego zadania. Choć ono było trudne i też właśnie od początku proponowałam, żeby to nie był tylko czysto filmowy festiwal, tylko festiwal filmu i sztuki, jak w podtytule mamy, prawda? Bo dla mnie też to było zawsze ciekawe, co się musi wydarzyć, żeby powstał dobry film. I chciałam, żeby widzowie, zresztą tak jak robiłam to w magazynie Kocham Kino, żeby widzowie potrafili docenić, film się nam podoba, wychodzimy zachwyceni i rozmawiamy o treści tego filmu, ale potem jest moment na refleksję, zaraz, ale dlaczego on tak zadziałał? Skoro historia opowiedziana no nie była jakąś absolutnie wyjątkową historią, bo filmy są w gruncie rzeczy głównie o miłości. Tak, no więc dlaczego? O miłości, śmierci i innych demonach, jakby Maciek powiedział. Właśnie. Dlaczego ten akurat na mnie tak podziałał? No właśnie dlatego, że był tak, a nie inaczej skrojony, że miał taką, a nie inną formę, że była taka muzyka, że były tak wymyślone zdjęcia do tej historii. I to było dla mnie inspiracją do tego, żeby powiedzieć, zróbmy festiwal filmu i sztuki. No i wtedy jak on się ma nazywać, a ponieważ ta grupa osób, o której mówię, reprezentowała Stowarzyszenie Dwa Brzegi, do dziś organizatora festiwalu, to mówię, po co szukać innej nazwy? Dwa Brzegi są tak pięknym zjawiskiem, tu Kazimierz Dolny, po drugiej stronie Janowiec, Wisły Janowiec, ale też te dwa brzegi, artysta, odbiorca, dzieło i interpretacja tego dzieła, prawda? No są to, wciąż są te dwa brzegi, które marzeniem było, żeby się spotykały u nas, na naszym festiwalu i spotykają się. A ja dopytam jeszcze, bo tych festiwali filmowych letnich, czy około filmowych mamy trochę, właśnie Polska tymi festiwalami letnimi wydaje się stoi dzisiaj. I każdy szuka swojej tożsamości, każdy szuka jakiegoś własnego oblicza. Tutaj mówimy o połączeniu ze sztuką, czy nie tylko kino, prawda, też teatr się pojawia, galerie się otwierają. Koncerty. Ale właśnie, szukając tej unikalności, co jeszcze w tym konkretnym przypadku by co pani wyróżnia przywołała? Festiwal Dwa Brzegi od innych festiwali? Odpowiedź jest prosta. Tutaj nam pomogło po prostu geniusz Loci. Czyli to miejsce, Kazimierz Dolny, Janowiec, niezwykłość tego miejsca. Na czym to polega, pani Grażyno? Tak, z jednej strony... Ja neofita kazimierski, więc dlatego pytam. Właśnie, to jest pan kolejnym. Neofito? Ponieważ tak, ponieważ w tym roku mieliśmy kilku twórców filmowych, którzy zdradzili mi, że przyjechali do Kazimierza
ze swoimi filmami, ale do Kazimierza po raz pierwszy. Tak. No to jest kapitalne. Być autorką takiego jak dziewiczego, artystycznego spotkania. Więc tak, no, ten Kazimierz Dolny po pierwsze architektonicznie jest bardzo ciekawy. Po drugie, tutaj jest coś takiego ze względu na to zakole Wisły, że nie, no, wiadomo, że tu odbywały się plenery malarskie. Tak. A odbywały się dlatego, że tu jest bardzo szczególny rodzaj światła. I to jest takie światło, które możemy porównać do gdzieś świateł w klimatach włoskich miasteczek. Mhm. Również ta architektura, tu jest wiele miejsc, wiele budynków stworzonych przez, współtworzonych przez włoskich architektów. No i to wszystko sprawia, że jesteśmy w miejscu naprawdę wyjątkowym. Te ruiny zamku, ten rynek mały i rynek główny, ten bulwar nadwiślany, te uliczki, te ogródki przy tych domach, w których siedzą nasi widzowie i rozmawiają potem o filmach, które zobaczyli, bo ja jak wracam późnym wieczorem do swojego pensjonatu, to słyszę w tych ogródkach rozmowy o filmach, które urocze. Zobaczyli. To jest urocze. To jest właśnie to. Ja myślę, że taka też właśnie ta możliwość tej niespiesznej rozmowy, to leżakowanie, tak, jednocześnie w kontakcie z, tak. nie wiem, twórcami, filmami, to tak. jest też taki wakacyjny luz, który też gdzieś temu towarzyszy, to jest bardzo przyjemne. I jest jeszcze jedna rzecz, która charakteryzuje w moim odczuciu ten festiwal, choć letnie festiwale mają to, ale u nas to jest od początku taki był cel. My adresujemy ten festiwal do widzów, którzy zawodowo nie zajmują się filmem, mają swoje zawody, zupełnie inne, odległe od artystycznych. I teraz wybierają czas wakacyjny, żeby przyjechać na Dwa Brzegi i żeby w tym okresie częściowo nadrobić to wszystko, co uciekło im, jeśli chodzi o filmy, co uciekło im w ciągu roku, bo nie albo mieli czego czasu. Albo czego nigdy nie będą w stanie zobaczyć albo tak naprawdę. Nigdy nie będą w stanie zobaczyć. A tu się zarażają. To jest takie wirus, takie zawirusowanie, ale w dobrym tego znaczeniu słowa. To jest wirus absolutnie nieszkodliwy. Pani Grzyna, jakim kluczem kierowała się Pani, konstruując tegoroczny program festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi? Wiemy, że no, bywa, jest Pani częstym gościem festiwali filmowych w Europie. No, była Pani ostatnio w Cannes i w Berlinie. I ciekawi jesteśmy, co musi mieć w sobie film, żeby na festiwal zaprosiła go Grażyna Trubicka? Jak musi, pani... musi mnie porwać. Także tu jestem rzeczywiście, no, goście festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi są skazani na w pewnym sensie na mój gust. No, to fantastycznie. Przyznaję się, biorę za to pełną odpowiedzialność. Czy gust kinomanki i dyrektorki są tożsame? Są tożsame. Są tożsame. Tak? Nie mogą się, nie mogą się rozjechać rozjazdu. To znaczy ja nie mogę myśleć tak. Na ten film przyjdzie więcej widzów, to go weźmiemy. Nie. Ale ja byłabym też nie w porządku wobec tych naszych widzów, bo oni ufają nam, zespołowi programowemu tego festiwalu, oni nam ufają, że jeżeli my dajemy jakiś film, o którym oni może nie słyszeli, on nie miał jeszcze promocji, nie mówiło się o nim dużo, ale on tu jest w programie, no to znaczy, że ten film warto zobaczyć. To było na przykład również nie tylko film, ale wydarzenia, które tutaj są w programie. Tak było z monodramem Julii Wyszyńskiej, tak. Fizyka kwantowa, czyli rozmowy nigdy nie przeprowadzone. Na spotkaniu później z Julią Wyszyńską jeden z widzów wstał i powiedział, że ja o tym interesuję się. Interesuję się teatrem, interesuję się kinem, ale o tym monodramie nic nie słyszałem. I pomyślałem sobie, no skoro tutaj go zaprezentowano, skoro został zakwalifikowany, zaproszony, tak bym raczej powiedziała, zaproszony to znaczy, do programu, to znaczy, że coś w tym tak. musi być. No i to było bardzo przyjemne i że się nie zawiódł, to było jeszcze przyjemniejsze. No tak, Julia jest fantastyczną aktorką, więc i sama to wszystko zrobiła. Pani Grażyno, to mówiąc o takich szczegółowych historiach, my mieliśmy też wczoraj przyjemność zobaczyć film Słoń Kamila Krawczyckiego i ten film właśnie znalazł się na Pani festiwalu. I pytanie, no to właśnie czym Panią ten film właśnie porwał? Kameralna, piękna opowieść, ale bardzo taka właśnie kameralna. No i właśnie. I to jest atut tego filmu, ta kameralność. Ta opowieść, która nie ma nas poprowadzić od początku do końca, tylko ma nam pozwolić wejść w życie tych bohaterów. Tam są bardzo dramatyczne przecież wątki. Ale nie chcę spoilerować, więc nie opowiadam dokładnie. Ale to wszystko jest też nieprzegadane. Tam nie jest zbyt wiele dialogów. Tam jest nastrój, tam jest klimat, w którym no,
zanurzamy się w tę opowieść o próbie odnalezienia prawa do tego, żeby być sobą. Żeby się nie bać na swoich własnych warunkach. To jest bardzo ważne, też to jest ważny bardzo temat w naszym społeczeństwie. To jest też temat taki, który wchodzi troszeczkę też w taką dyskusję społeczno-polityczną nawet, no, prawda? Więc również z tego powodu było to dla mnie ważne, żebyśmy ten film wspólnie obejrzeli i po nim porozmawiali, żebyśmy na siebie spojrzeli, jacy jesteśmy małostkowi, jak nie potrafimy czasami wznieść się powyżej gdzieś jakichś dziwnych przekonań, zanim nie porozmawiamy, zanim nie dotkniemy problemu, nie spróbujemy go zrozumieć, a już krytykujemy i oceniamy. Ja sobie jakoś tak patrząc na ten program, pomyślałam, że pani nie boi się pokazywać kina często takiego, powiedziałabym, autorskiego, ambitnego, pogłębionego, co nie jest wcale takim typowym repertuarem dla letniego festiwalu. Oczywiście. Jak idziemy na mały rynek, na przykład wczoraj była na tym otwartym pokazie dla publiczności była Aida Jasminy Zbanić. Kilka dni temu przecież znakomity film Agnieszki Holland, Obywatel Jones, na dzisiaj Wesele. Tak, czyli to nie jest lekki repertuar. To są naprawdę ciężkie historie, też, też o nas, o naszej współczesności, o kryzysach, nie wiem, wojennych, ludzkich i tak dalej. Pełen rynek zasłuchanych, zaoglądanych ludzi, też serce rośnie. Bardzo. Czyli można, to znaczy można tym tak, dlatego, że nie, tak, bo to ja z tym całe moje właśnie takie zawodowe życie mówię, że ja zawsze wierzyłam, zawsze jak pracowałam również w telewizji, gdzie ten widz jest przecież tak szeroki. W sensie docieramy do bardzo szerokiego widza i gdzie jednocześnie był też ten okres transformacji, kiedy słyszałam, że o tego widza musimy, o ten poziom oglądalności, to takie brzydkie słowo, ale ilu widzów obejrzy dany program, to się liczy i im więcej, tym lepiej. No więc żeby im więcej, no to ta tematyka musi być tym lżejsza. Ja zawsze mówiłam, że nie można nie doceniać widza. Widz naprawdę jest, jeśli tylko da mu się szansę na to, żeby chwilę się zastanowił, to widz zawsze zwycięży ta strona, to muszę bardzo delikatnie i wyraźnie powiedzieć, to znaczy inaczej, ja rzeczywiście po prostu ufam w inteligencję widza. Uważam, że w każdym z nas drzemie ta potrzeba zmierzenia się z czymś, co na pierwszy rzut oka i pierwszy taki emocjonalny kontakt może nam się wydać za trudne, ale jednak muszą być w życiu takie chwile, kiedy się z tym zmierzymy. Mhm. To jest tak jak w normalnym naszym życiu. Mamy chwile bardzo fajne, beztroskie, radosne i okej, one przechodzą, zapominamy o nich. Ale kiedy jest coś takiego, co nas zatrzyma, może troszkę zaboli, zmusi nas do tego, żebyśmy się nad tym zastanowili, to pamiętamy dłużej. Mhm. I ja wierzę, że widz tego bardzo potrzebuje. Sztuka w ogóle temu służy. Sztuka jest po to, żebyśmy poznawali swoje emocje i przez to poznawali siebie lepiej, żebyśmy poznawali też poprzez sztuka jest po to, żeby nas prowokować do rozmowy, do dyskusji. Może być letnia. Tak, i stąd jest taka propozycja właśnie takiego repertuaru nie tylko lekkiego i rozrywkowego, chociaż taki też tutaj jest, ale właśnie takiego, tak, no trzeba się zmierzyć z tymi emocjami. Lękami. Tak. A ja bym chciała o coś zapytać. Ja też. Ale to ja najpierw. O to, co dla pani było takim filmem czy seansem, który panią obudził jako kinomankę do tej miłości filmowej, do tego, że właściwie całe życie gdzieś z tym kinem jest związane. Czy pamięta pani ten formacyjny film dla Grażyny Czerwickiej? Takie właśnie Cinema Paradiso, prawda? Coś było takiego, też gdzie Cinema Paradiso odgrywa bardzo ważną rolę w moim życiu. Ale jeśli już mówimy o czymś takim, co było dla mnie rzeczywiście zaskoczeniem, ja chyba nie, gdybyśmy pewnie rozmawiali za miesiąc, może bym wymieniła inne tytuły, ale teraz chyba powiem, że moje własne Idaho Gusa Van Santa, tak. Że to był taki film bardzo skromny, a jednocześnie pokazał mi, jak wiele właśnie emocji i takich, bo on mi też otworzył oczy na to, jakie tematy kino może podejmować. Tak.
I dlatego dla mnie jest takie ważne pokazywanie innym tych tematów, do których może nie przywykli, może boją się, że jeżeli tam padnie jakieś słowo z tego ekranu, to jesteśmy już zjeżeni, nie, my nie chcemy czegoś. A może jednak warto się zastanowić, że to są tematy, które potem powodują, że w nas po prostu otwiera się coś. Nam jest lżej, mimo że najpierw dostaliśmy trochę po głowie. Ale to mogłabym różne historie opowiedzieć. Na przykład mój pierwszy film w Cannes, jaki zobaczyłam. No i jak on mi pokazał, spokojnie dziewczyno, jesteś pierwszy raz w Cannes, ale ty się nie martw, bo naprawdę wszyscy ci krytycy, dziennikarze z ogromnym stażem, którzy siedzą wokół ciebie, nie musisz się czuć wcale tutaj mniejsza i gorsza, bo to był mój pierwszy Cannes i pierwszy film, na jaki poszłam, to był film Abbasa Kiarostamiego. Bardzo trudny reżyser, naprawdę wymagający, Smak wiśni, taki czy Smak czereśni, teraz nie pamiętam dokładnie, jaki był polski tytuł, i to był film, którego narracja, bo takie filmy robił Abbas Kiarostami, toczyła się bardzo wolno. Ja do czegoś takiego byłam zupełnie nieprzyzwyczajona, ale ponieważ jest to moje pierwsze spotkanie z kaneńskim filmem, więc mówię zaraz, no zobacz, spróbuj dojrzeć w tym coś interesującego, coś, co jest ważne. I jakoś mnie to pochłonęło i jak już poczułam się taka rzeczywiście spełniona, że ja już wiem, już cię rozumiem, Abbasie drogi, o co ci chodzi. I tak się rozejrzałam, żeby tym wzrokiem swoim tę emocję podzielić z moimi kolegami, naprawdę takie tuzy tam, krytyk filmowy, The Guardian, z La Republic i tak dalej, jak miałam okazję wcześniej poznać. Ja się rozglądam dookoła, a oni wszyscy śpią. Wszyscy spali i pomyślałam sobie, to są stare wygi. Oni już rutynowo oglądają to kino. Nigdy do tego nie mogę dopuścić, żeby tak było. Tak. Co więcej, ten film zdobył Złotą Palmę, słuchajcie. Więc wniosek jaki? Jeśli na filmie możesz się dobrze wyspać, znaczy, że jest to również bardzo dobry film. To kontynuując wątek w tym momencie takiego poniekąd nie tyle snu, ile oceniania. Pani Grażyno, co pani sądzi o współczesnym polskim kinie, które teraz po lockdownie, tak jak zauważamy z Anią, my też kinomani, kinomanka i kinoman, i w rozmowach z twórcami zauważymy, że ono tak dryfuje w stronę kina gatunkowego. Twórcy, młodzi reżyserzy mówią, że coraz trudniej zdobyć jest finansowanie na artystyczny film. Jak według pani wygląda w tej chwili kondycja polskiego kina? Trudno mi jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, bo ja nie widzę jakiegoś takiego jednego trendu, który by charakteryzował to kino w tej chwili. Ja widzę reżyserów czy reżyserki, tak, które mnie intrygują, fascynują, chociażby Aleksandra Terpińska i jej film Inni Ludzie. Ale też na przykład Jakub Skoczeń i jego film Chrzciny, albo dokumenty Lidii Dudy Pisklaki. No, to są takie filmy, które mi pokazują, że jest dużo bardzo ciekawych osobowości w tym polskim kinie. I naprawdę nie chciałabym, żebyśmy szukali jednego trendu, bo to też będzie źle, bo ono musi być różnorodne, to kino. Co do gatunkowości i do tego, że łatwiej dzisiaj może reżyserowi czy reżyserce dostać budżetowanie na film gatunkowy, czyli na konkretnie komedię, czy horror i tak dalej. Dobrze, ja nie mam nic okej, pod warunkiem, że to jest naprawdę dobre, również w swojej gatunkowości. To nie mam nic przeciwko temu, ale to jest jeszcze daleka droga. A jak wygląda pani zdaniem kondycja kina w ogóle, kiedy w tej chwili zmieniło to się o tyle, gdyż platformy streamingowe, takie jak Netflix, HBO czy inne, tak wkroczyły i finansują te filmy. I czasami mamy też nawet taką sytuację, jak przy takim skądinąd bardzo sympatycznym włoskim filmie, którego polski tytuł brzmiał Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, mamy tak zwaną franczyzę filmową, tak, że powstają wersje francuskie, tak, tureckie, polskie. Polskie przecież, tak. Oczywiście one się trochę różnią, ale jednak to jest ten sam film. Tak się trochę martwimy, co będzie na przyszłość. Z kreatywnością tutaj coś nie po drodze za bardzo, no bo jeżeli, prawda, już formatujemy wszystko. Wiemy, że są formaty telewizyjne, no to co teraz będą formaty filmowe? Tak, mogą być, może się tak zdarzyć, że one są, wymienił je pan. One są. Film, tak, właśnie Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie jest dobrym tego przykładem. Tylko że ja mam wciąż poczucie, że miejsce jest na wszystko. I odnajduję
i odnajduje to wszystko. To znaczy nie jest na razie tak, żeby były tylko remake'i filmów, które odniosły sukces za granicą i my je w związku z tym przetwarzamy na nasz język. Zdarzają się takie sytuacje? Oczywiście, że tak. Nie ma też w tym nic złego, bo film Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie w wersji polskiej też był dobry. Tak. Ale no, ja go już tak nie oglądałam z takim zainteresowaniem, no bo znałam... I zaciekawieniem, znałam, co się stanie. Tak, historię, ten plot, intrygę kapitalną, która tam jest wymyślona przez Paolo Genovese i jego współtworzących z nim te dialogi filmu. Ale więc z tym nie ma nic złego. Platformy streamingowe też to nie jest... Platformy streamingowe są takim niebezpieczeństwem dla kin. Bo to faktycznie, jak rozmawiam z twórcami filmowymi, to oni mówią, że to zdecydowanie zmniejszyło frekwencję w kinach. Bo i to też jest pandemia. To znaczy ludzie przyzwyczaili się oglądać filmy w domu. Jeżeli już do kina, no to właśnie tak, no trudniej się wybrać, bo już oglądamy, już przyzwyczailiśmy się. Ale jednak wciąż wierzę w to, że ten duży ekran, że ta konieczność, nie będziesz dźwięków. I jeszcze jednego, oglądanie tej wspólnocie, tak, we wspólnocie film, to ma też ogromne znaczenie. To, że słyszymy, ja wiem, jak na festiwalu odbieram filmy, gdzie jest pełniusieńka, wielka sala, jak w Grand Théâtre Lumière w Cannes, wszystkie miejsca zajęte, światło gaśnie, rozsuwa się ten ekran, zaczyna się, wchodzimy w ten świat i słyszymy ten oddech albo chrapanie obok, ale to ma znaczenie. To ma znaczenie. Więc jakoś wierzę, że to kino, telewizja jak się pojawiła, też się mówiło, że kino zabije. Nie? Jedna jest tylko rzecz, że te platformy streamingowe są, teraz mówią, że produkują filmy. Zaczęło się od Netflixa, który zrobił Romę Alfonso Cuarona. Tak. To była naprawdę na wysokim poziomie, świetna rzecz. I oni jakby tym pokazali, że proszę bardzo, my będziemy takie filmy robić. Ale to był taki troszkę zabieg, że zrobili Alfonso Cuarón dopuszczony został z tym projektem Roma, potem było coraz słabiej, a dzisiaj to już w ogóle tak wydaje się, że rzeczywiście Netflix ma dosyć dobry, wymyślony format na różne gatunki i robi te filmy. One już nie mają takiej siły rażenia jak Roma, nie mają takiej świeżości. No ale na przykład sytuacja taka jak przy najnowszym filmie Leszka Dawida, Broad Peak. Ja go jeszcze nie widziałam, więc nie wiem. Który właśnie będzie miał premierę swoją, oprócz festiwalu w Gdyni oczywiście, właśnie na platformie streamingowej, a jest to film nakręcony na wielki przecież ekran, gdyż twórcy byli w Himalajach i w Alpach i jakby no, ja sobie nie wyobrażam oglądać Broad Peaku na laptopie na przykład, no, prawda? Tak, ale też pomyślałam teraz, że może to jest też dobrze, że te filmy, które nawet były w kinach i trafiają na, tam też są, tam jest repertuar artystyczny również, no taki coraz mniejszy, ale jest. Że to też dobrze, bo jeśli ktoś nie miał okazji tego zobaczyć, to zobaczy właśnie na platformie. No, to jest wszystko istotne, tak. Tam jest ten algorytm, to jest niesamowite, prawda, że te platformy mają algorytmy i jak oglądasz parę produkcji, to oni ci potem mówią, hello Grażyna, mamy coś dla ciebie. Tak. Maile przesyłają nam. Tak, i nawet jak się, you might like it, to może ci się podobać. No więc, jak się domyślacie, u mnie jest określona warstwa tytułów filmowych, która mi się tam pojawia, you might like it, ale może tak w związku z tym oszukajmy ten algorytm i od czasu do czasu obejrzyjmy dobre kino autorskie na platformie i wtedy ona nam podsunie kolejne tytuły. Te zaskoczenia zresztą są często najwspanialsze, tak. Właśnie, że do końca nie wiemy, na co idziemy. Czasami nie wiemy nawet znając nazwisko reżysera, bo spodziewamy się czegoś innego, dostajemy coś innego i to może być fajne. Ja tak myślę sobie o tych festiwalach wielkich, na których na przykład w tym roku Pani była. Czy tam się znalazło coś takiego, co Panią właśnie, nie wiem, zaskoczyło, może rozczarowało też, coś takiego, co, no, na co my też pewnie czekamy, no bo część tych filmów przychodzi potem z pewnym opóźnieniem, a myśmy nie byli niestety ani w Cannes, ani w Berlinie w tym roku. Były takie filmy? Były filmy, które mi się bardzo podobały, w Cannes. I one są tu u nas, więc z tego się bardzo cieszę, no bo to jest Corsage, film, który otwierał nasz festiwal i film, który zamyka, czyli Eight Mountains, Osiem Wzgórz,
To jest też film, który był pokazywany w Cannes, który też mi się bardzo podobał i cieszę się, że akurat oba te tytuły na festiwalu BNP Paribas mają swoje polskie premiery. Ale był też film, który dostał Złotą Palmę. Rubena Ostlunda. Czyli pani opinię na temat czwartego filmu Rubena Ostlunda. Ja go bardzo spotyka lubię. Ja Ostlunda bardzo lubię. W Gruncie, tak jest polski tytuł. Wolę Triangle of Sadness. Tak, jest tytuł Ostlund, tak. I to jest film, który mnie rozczarował, muszę powiedzieć, bo The Square już miał takie momenty, gdzie Ostlund na granicy był z taką, ocierał się o pewną, powiedziałabym, banalność i taką kliszę, co było u niego całkowicie u niego to się nie zdarzało, jeżeli tak, przypomnimy turysta. Sobie na przykład film Turysta. Czy wspaniały, właśnie, kapitalny. A tutaj takie właśnie klisze, takie pójście tutaj, jak ja widzę klisze, to od razu myślę, że to jest taka łatwizna, idziemy na taką łatwiznę. No i tego niestety w The Triangle of Sadness, czyli polski tytuł w trójkącie, tego jest dużo. Tego jest dużo. I muszę powiedzieć, że to mnie rozczarowało, w związku z czym rozczarowało mnie też to, że właśnie ten film dostał Złotą Palmę. Pani Grażyno, a co pani sądzi o tych pogłoskach czy informacjach, które spływają, że Pedro Almodóvar będzie kręcił teraz pierwszy anglojęzyczny film z Kate Blanchett? Boję się, już się boję. Ja również. A druga sytuacja, że nakręci swoją własną hiszpańską wersję Brokeback Mountain, bo też taka historia do nas dotarła. Ja uwielbiam Pedro Almodóvara, nie wiem jaki jest pani stosunek do najnowszego filmu Matki Równoległe. Podoba mi się, Bóli Blask mi się jeszcze bardziej podobał. Tak. W ogóle pierwsze jego filmy, no bo to jest zawsze tak, że odkrywamy autora. Odkrywaliśmy Pedro Almodóvara w takich kolory, filmach jak emocje, Kika, prawda? Czy Kobiety na skraju załamania nerwowego. Jezu, to jest cudowny film. Kobiety na skraju załamania nerwowego. To jest cudowny film. Mam w ogóle na DVD. Muszę, trudne do zdobycia. Tak. To jest Czarny Kruk. Tak, mam. Jak się mówi, czarny czy biały? Biały, właśnie biały. Czarny koń, biały. Tak, już jestem trochę zmęczona, przepraszam, ale to jest siódmy dzień festiwalu. I to jest artysta, którego ja bardzo, bardzo lubię. Nie wiem, znaczy jak pan mówi, że będzie robił hiszpańską wersję Brokeback Mountain. No to hiszpańską wersję. Znaczy nie, przede wszystkim Pedro Almodóvar będzie robił coś, co jest w Brokeback Mountain. Tak to rozumiem. No ufam, że będzie to romans dwóch mężczyzn. Że będzie to przede wszystkim Pedro Almodóvar, bo romans dwóch mężczyzn w filmach Pedro Almodóvara nie jest niczym nowym. On nie musi brać Brokeback Mountain, żeby taką historię opowiadać, czyli on coś jednak chce innego opowiedzieć. Ale no zobaczymy. Zobaczymy. Zamykamy powoli festiwal, jutro gala zamknięcia. Naszą rozmowę też musimy kończyć. Niestety, ja mam jeszcze kilkanaście jakichś pytań do pani Grażyny. Możemy się spotkać ponownie. Tak, ale myślę, wielką przyjemnością. Te rozmowy, które tutaj kuluarowe również się odbywają, to jest ten smak tak, cały. Tak, właśnie. I też widziałam, i to jest ostatnia rzecz, o którą chcę zapytać. Widziałam, jak reaguje publiczność na przykład na rozmowach. Aha. Jak jest zaangażowana, jakie tam są naprawdę wspaniałe, prawda? Wyzwolone emocje. No właśnie, dla jakiej publiczności pani tworzy ten program? O kim pani myśli wtedy? Bo już pani też zna tę publiczność teraz. Ja powiedziałam już o tym troszkę. Ja powiedziałam, że to są... Ci, którzy się nie zajmują kinem na co dzień. Tak, to jest tak. I ci, którzy chcą, mają ochotę, żeby sztuka była w ich życiu ważna. Że mają wiedzą, rozumieją, że jeśli obcujemy z kulturą, jeśli obcujemy ze sztuką, obojętnie którą z dziedzin, bo możemy mieć różne zamiłowania, to jesteśmy przede wszystkim my sami ciekawszymi osobowościami. Więcej dowiadujemy się o sobie i o naszych przyjaciołach, z którymi na temat tej sztuki rozmawiamy. W miłym towarzystwie. Czasami właśnie wtedy, czasami nawet jeśli kłamią, to rozpoznajemy i to też nam dużo mówi. Więc dla takiego widza, dla widza, który chce na chwilę pomyśleć o tym, jakie pytania w życiu go nurtują, jaki chce być w tym życiu i jaki chce mieć przyjaciół wokół siebie. Dla takich ludzi robię ten festiwal. Pani Grażyno, i ostatnie pytanie. Już najostatniejsze. Do ekspertki, jurorki wielu festiwali filmowych. Jak pani ocenia selekcję na zbliżający się Festiwal Polskich Filmów w Gdyni i jakie są pani przewidywania?
czy już może Pani powiedzieć, kogo Pani widzi, kto ja jest dla panu, Pani kandydatem? Ja powiem Panu szczerze, że ja nie prześledziłam jeszcze tej selekcji, bo ona się pojawiła teraz w czasie trwania naszego festiwalu i jakoś tak umknęła mojej uwadze, więc przepraszam, ale nie odpowiem na to pytanie, najostatniejsze. Może, możemy zobaczyć, co jest w programie na przykład festiwalu Dwa Brzegi, czy tam są już też filmy, które pojawią się, tak, prawda? Na pewno, no, na pewno. Iluzja, z tego co wiem. A, ale chyba Braty też są w... Tak. Może to mogą być już jakieś takie delikatne wskazówki. Pani Grażyno, dziękujemy bardzo za naszą rozmowę i dziękujemy również za zaproszenie na tegoroczny festiwal i zapraszamy się oczywiście na przyszłoroczny. Ja z otwartymi ramionami Was zapraszam na przyszłoroczny festiwal. Mam nadzieję, że będziemy znowu razem i że będziemy się cieszyć tym, co razem robimy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.